Hej, hej, siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Kałach, a to jest kampania Herzweihron Der Finest Hour. Zagramy sobie Polską. Kampania nie była zapowiedziana, mieliśmy grać USA, ale z racji, że ta kampania byłaby dosyć nudna, wydaje mi się, że podbilibyśmy większość świata, więc zagramy sobie Polską. Będzie trudno, mam nadzieję, że ta kampania się w roku 39 nie zakończy, że nie zostaniemy zmieceni poprzez Niemców. No i co tutaj dużo mówić, zaczynajmy. Wchodzimy do gry, wiecie co, poziom ustawię sobie kampanii normalny, dlatego że będzie mi ciężko grać Polską. Nie za bardzo jestem jeszcze takim ekspertem w tą grę i tak dalej. No i przejdziemy teraz do... Przejdziemy może teraz, panowie, sobie pojadę jeszcze ekranem, przejdziemy może tutaj do formowania i reformowania naszych armii. Słuchajcie, ja wam tego nie będę wszystkiego, ja tego wszystkiego nie będę nagrywał, bo to potrwa naprawdę dużo czasu. Po prostu zrobię to poza odcinkiem i widzimy się za sekundę. Hej, hej, no już jestem z powrotem i zobaczmy. Ja sobie tutaj podzieliłem całą tą armię, panowie. Ustawiłem sobie produkcję. I teraz tak, co zrobiłem poza odcinkiem? Każdy oddział... Każda ta jednostka piechoty miała takie jakby trzy pododdziały zwykłej piechoty. Ja to podzieliłem, że są tylko po dwa. I zaczynam produkować teraz tak. A propos. Moja kawaleria mogła być zmieniona w lekkie czołgi, więc teraz to robię. I zacząłem produkować teraz 60 dywizji brygady przeciwczołgowej i 60 dywizji brygady artylerii. Tylko to... Zrobiłem poza odcinkiem. Podzieliłem dywizję, ustawiłem produkcję i trochę technologii. W technologii ustawiłem tak kawalerię, żeby była po prostu wyszukiwana, żeby mógł sobie wyszukać zmotoryzowaną piechotę. Oczywiście szukamy też najlepsze, jakby wiecie, bronie przeciwczołgowe, lekką artylerię dla piechoty, czy takie projekty. Tutaj zrobione praktycznie to samo. Z doktryn lądowych wyszukujemy wojenną technikę piechoty, tak bodajże tak to się nazywa, i elastyczną defensywę, jak na razie. No i tyle. Powoli próbujemy tutaj coś osiągnąć. Idziemy do przodu. Tutaj mi się zaczną produkować rzeczy. Oczywiście produkcję ustawiłem na max, że tylko produkcja jest faworyzowana w tym ustawieniu i tyle. Inteligencją chcę sobie wziąć na Niemców i zwiększać, mimo że szpiegów prawdopodobnie w tej grze dużo nie będę miał, to sobie spróbuję pozwiększać ich zagrożenie względem mojego kraju. Tutaj oczywiście posiadam też dywizję jakieś piechoty górskiej. Te dywizje będą ustawione na granicy tutaj może ze Słowacją, tak mi się wydaje. Wiecie co, ja to zresztą zacznę wszystko rozstawiać dopiero jak będę miał moje dywizje gotowe, więc może spójrzmy trochę na ten ekran produkcji. Moja kawaleria, teraz moja, przekształca się w czołgi, więc to trochę potrwa. W lekkie czołgi. Oczywiście, a propos lekkich czołgów, czy tutaj Industrial Efficiency, nie wiem czy to dobrze wymówiłem, z angielskiego niestety nie jestem mistrzem. Muszę tutaj sobie wyszukiwać projekty do przemysłu po prostu, żeby mój przemysł był bardziej efektywny i żebym mógł sobie wyszukać później w piechocie brygadę inżynierów. Brygada inżynierów umożliwi mi budowanie jednostek dla moich czołgów. No i zresztą zobaczycie, co ja mam w planach. No i tak. Włochy już padły. Włochy już podbiły Etiopię. Etiopia już jest marionetką Włoch. Mam nadzieję, czekajcie, bo ekran mi jeździ niemiłosiernie. Mam nadzieję, że sobie tutaj poradzimy. A wszystko to dlatego, że mam tą największą prędkość, bo czekam, jak najszybciej mi się tutaj moje jednostki porobią. Wiecie co, ja sobie może prędkość... No i zobaczcie, prędkość sobie zmierzyłem i zmniejszyłem, zmierzyłem i już jest coraz lepiej. Czekamy, aż wyszukają nam się... aż nam się zupgrade'uje ta kawaleria. Będę musiał później te dywizje podzielić, żeby były po dwie dywizje lekkich czołgów, tak jakby razem. Zyskam wtedy więcej czołgów, plus dorobię jeszcze piechotę zmotoryzowaną i inżynierów i myślę, że powinno być bez żadnego problemu. Tutaj będę miał jakieś dywizje pancerne. Oczywiście, z racji, że początki są nudne, wiadomo, początek będzie nudny, to już wam nie będziemy prowadzili tutaj
żadnych spektakularnych wojen, to już wam mogę tutaj powiedzieć. No i teraz zobaczmy, Bribed Minister. Aha, czyli jeden z naszego rządu, polityk, jest... czyli jest łapówkarzem. I teraz tak, bronić go... Mogę stracić Unity i minus 4 dla mojej partii, a jeżeli dam mu nową pozycję, to ONZ straci 5 organizacji. Wiecie co, obronię go. Zobaczymy, jak to wpłynie tutaj na moje relacje i tak dalej. Polityką oczywiście ja się nie zajmuję, chociaż mogę. I teraz tak, Civil Love's Repression, co to mi daje? Partisan plus 3. Dobra, to może tak. Volunteer Army, no tak, no bo nie jesteśmy w stanie wojny. Economic Loss, Full Mobilization, minus 10 pieniędzy. Tutaj tracimy IC i Resources. No zbytnio tutaj nie możemy nic pozmieniać, ponieważ minimalny trening to może być. Wiecie co? Niech będzie ten podstawowy chociaż trening. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Technologie. Jeszcze trochę to musi potrwać, panowie. Za czym mi się tutaj cokolwiek wybada. I za czym będziemy mogli być jakimkolwiek zagrożeniem dla Niemców, to naprawdę potrwa dosyć długo. Zobaczcie tutaj na moją piechotę, ile tych oddziałów jest. Ogólnie posiadam 61 oddziałów piechoty. I do każdego z tych oddziałów piechoty będzie dołączona, dołączona chyba będzie brygada przeciwczołgowa i brygada artylerii. Ja sobie teraz tutaj pozmieniam co nieco, widzicie, w tych czołgach, ja to robiłem właśnie poza odcinkiem, czyli sobie jednostki rozpracowywałem właśnie w ten sposób. I czy tutaj są po dwie jednostki? Tak. Dwie. I tu już powinno być po jednej. Dobra. Niech te dywizje się przemieszczą. Jedna. Też są dwie, proszę bardzo. Tu też są dwie. Trochę tego będziemy mieli. Poszukajmy sobie jakiegoś dobrego generała. Tutaj z doktryną ofensywną. Niech będzie ku trzeba. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj te dywizje to trzeba ze sobą połączyć. I tutaj tak, po dwie dywizje wszędzie. Czyli Francja nie chce dalej ze mną handlować. No dobra. Te dywizje to sobie w sumie połączę. W ten sposób. I dam im jakiegoś takiego generała, który się trochę zna na rzeczy inżyniera River Attack. Wiecie co, on będzie dobry? Przez rzekę. Bo głównie zaletą tych czołgów... Do czego użyję czołgów? O, tutaj będziemy się full bronić. To będzie defensywa na froncie z Niemcami i opóźnianie ich pochodu. A moje czołgi będą na północy i będą starały się tutaj zająć ten cały Kreuzberg, Królewiec tak zwany. I mam nadzieję, że mi się powiedzie. Tutaj widzicie, już niektóre brygady przeciwczołgowe mi się tworzą. Coraz więcej i coraz szybciej mi się to zacznie robić, bo to są naprawdę projekty, które dużo nie wymagają. One się szybko robią dosyć. Jedyne, na co muszę poczekać, to na dywizję inżynierów. No i może zacznijmy teraz ulepszać powoli tą piechotę brygadami przeciwczołgowymi. Tutaj jedno już ulepszone, pięknie. Drugi oddział piechoty, trzeci. Dobra, źle kliknąłem. Wy się po prostu połączycie w ten sposób. Ok. No i wtedy moja piechota ma siłę 2 do 1. Jeżeli dojdzie artyleria, powinna mieć większą siłę. Dosyć. Tak mi się wydaje. Czołgi to bym sobie już tutaj od razu na granicy ustawił. Najprawdopodobniej. Tak powinno być najlepiej i najprościej. Te czołgi tutaj na północy i uderzyć na Królewiec. Myślę, że to będzie dosyć taka... dosyć dobra decyzja. Czyli nacjonalne Chiny. Mam tutaj acquire territory, czyli zażądali terytorium i otrzymali od Guangxi Clique. Który to jest kraj? Guangxi Clique. Czyli od was dostali terytorium Chińczycy.
Jedyne, na co mam nadzieję, to że Rosja nie stanie się tak wielka przez to, że nie będzie miała przeciwnika i będzie mogła się po prostu zozbrajać i że będę miał jakąkolwiek szansę. Zresztą ja nie będę tak wybiegał może w przyszłość za dużo, bo nie wiem, czy ja przetrwam w ogóle starcie z Niemcami. O tym jest. Tutaj widzę duży dosyć problem. Tutaj porozmieszczam te dywizje czołgowe. Technologia. Kiedy to się zrobi? 22 July, czyli jeszcze tak jakby miesiąc będzie mi się ta przemysłowa doktryna będzie mi się robiła. Sorry, się tak jąkam. Naprawdę nie nagrywałem trochę i widać braki. Artyleria za niedługo będzie, Cavalry Smart Arms, czyli piechotę zmotoryzowaną będziemy mogli wyszukać dopiero w 1938 roku. Mam nadzieję, że zrobi mi się na czas ta piechota, żeby dołączyć ją do moich dywizji. Co tutaj mi się wyszukało? Jedna dywizja brygady przeciwczołgowej, to sobie ją dodałem teraz właśnie. Czegoś nam brakuje. Crude oil się skończy. No niezbyt mi to na razie potrzebne, bo ja zbyt dużo czołgów nie posiadam, więc za dużo mi to jeść nie będzie. Kurde, trochę tego będzie, trochę tej roboty będzie. Nie wiem, czy to nie jest zły pomysł z tą modernizacją armii. Technologia, tutaj Cavalry Small Arms. Świetnie, widzicie, wszystko się zrobiło jak należy i w 1938 roku zaczniemy produkować zmotoryzowaną piechotę. Sorry. Mam nadzieję, że wyjdzie to jak najlepiej. Tutaj jeszcze w armorach mi się w czołgach tak jakby porobiła lepsza artyleria, którą od razu muszę zacząć wyszukiwać, żeby to było rok co najmniej 36. Nie mogę być aż tak w plecy z doktrynami. Świetnie. Technologie. Wejdźmy jeszcze raz w przemysł. Industrial. Oczywiście, że wchodzę w industrial. Prepara speech. No dobra. Niech będzie, coś się stało. Niezbyt mnie to dotyczy, więc HQ Infantry Morale, właśnie, to by mi się bardzo przydało. Atak, Reckless Attack, Special Forces, niezbyt, bo ja nie posiadam żadnych sił specjalnych i jeszcze nie mogę budować. No i spróbujmy wyprodukować jak najwięcej tych przeciwczołgowych i artyleryjskich brygad. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Autodeployment niestety nie, tutaj będę miał dużo do upgrade'owania, ale że poszedłem cały czas w produkcję, to muszę się z tym tak jakby pogodzić, że nie będzie tak dobrze. Kolejna dywizja przeciwczołgowa, ja sobie ją wpieprzę tutaj. Nie wiem jakim sposobem mam tutaj wybronić tą granicę. Tutaj jest fajnie, bo tutaj jest rzeka, nie? Tutaj Gniezno, koło Sieradz i Działoszyn. Mam nadzieję, że tutaj moje dywizje mogą stać za rzeką, ale znowu z północy mnie zmasakrują. Bydgoszczy, ja nie wiem, czy ja to obronię w ogóle, bo Niemcy też się teraz tak jakby mobilizują i tworzą dywizje, wyszukują projektów coraz więcej i są coraz groźniejsi ogólnie. I powiedzmy, że może być to naprawdę problem sobie z Niemcami poradzić. Chociaż może jakbym tutaj tą neutralność jakoś zredukował, może neutralność mi spadnie w 1938 roku, gdy Niemcy tutaj tak jakby anektują tą Czechosłowację, może wtedy bym mógł wywołać wcześniejszą wojnę z Niemcami. No zobaczymy, panowie. Anti-aircraft, właśnie. To też mi będzie potrzebne. 1938 rok, świetnie. Badaj się, badaj jak najszybciej. Tutaj jeszcze czołgi mi się będą badały. Espionaż to w ogóle tutaj widzę, że komputer uznał, że mi nie jest potrzebny, no i dobrze uznał. Jugosławia, nie dostaniemy metalu za 0,26 pieniędzy, za 0,26 money. Powiem wam, że kasy mamy dużo. No bo tutaj komputer dobrze pohandlował i mam nadzieję, że jakoś to ugra, że tak powiem. Ugra, no nie w tym sensie. Czekajcie, ja coś jeszcze miałem zrobić. A propos komputera, miałem nadzieję, że komputer tutaj coś wyhandluje, ale co ja miałem zrobić teraz? Tutaj przeciwczołgowe brygady.
No tak, no jest bardzo dobrze mi to idzie. Za niedługo mi się zrobi tyle brygad, że może resztka tych brygad się już zacznie produkować, no nie wiem. Mam nadzieję. Inteligencja, Niemcy. W Niemczech mam tylko jednego szpiega. Niestety i za dużo się od nich... O nich nie mogę się za dużo o nich dowiedzieć, jak na razie. Mam nadzieję, że zmieni się to wkrótce i będę mógł wypowiedzieć wojnę wcześniej Niemcom. Znaczy ja o tym myślałem, czy to by dobrze wyszło, ta wojna z Niemcami na samym początku, ale wydaje mi się, że oni i tak będą ode mnie silniejsi i po drugie mam taką neutralność, że może to być problemem. No i zrobiło mi się multum dywizji. I prawie wszystkie, dobra. Spoko. Dodajemy sobie teraz brygady przeciwczołgowe. Tutaj nareszcie się coś zaczyna dziać, bo już się zacinałem dosłownie, już nie wiedziałem, co mam gadać, nie? Choć tak sobie chociaż jednostki poulepszam. No i świetnie, te jednostki zyskują tutaj tak jakby troszkę lepszą wartość bojową. Przeciwczołgowe, antitank, świetnie. Wreszcie sobie mogę was pododawać jakoś, bo później będziemy musieli zrobić to samo z artylerią, więc też nas czeka trochę rozstawiania. Spoko, jeszcze tu mi zostało 5 dywizji naokoło, czyli sobie jedę tutaj od razu przy granicy. Najgorsze to też będzie problem z potencjałem ludzkim, ponieważ mogę mieć z tym bardzo duży problem i po prostu jakby nie uzupełnić tych dywizji na czas. Chociaż mam nadzieję, że tego nam się uda uniknąć jakimś sposobem. Ile zostało mi tych brygad czołgowych jeszcze? Przeciwczołgowych. Jeszcze trochę. 30, 40, czyli tutaj jest 60. A się zaczyna to od 20, czyli jeszcze około 40 brygad mi zostało, czyli tak jakby 20 się zrobiło. No spoko. Tutaj consumer goods, niestety to muszę posiadać. Wiecie co? Jedynym takim naszym jedynym naszym takim jakby urozmaiceniem tej kampanii będzie to, że będziemy sobie oglądać, jak walczą Japończycy z Chinami, więc tylko na to was mogę jak na razie zaprosić w tych początkowych odcinkach. Dobra, cały czas się zbroimy. Tutaj po 4 dywizje tej piechoty górskiej mam 4, świetnie. Gdyby was tutaj rozstawić, gdzie byście tutaj byli najbardziej efektywni? Teren. Ja tutaj nic nie rozumiem z tej mapy terenu. Zobaczmy. Nie ma speedu. Katowice. No Katowice to niezbyt góry. Niezbyt są góry w Katowicach. Rybnik i Cieszyn. Wiecie co? Bo oni będą na pewno też używali Słowacji do ataku. Tak mi się wydaje na 80%. Ale Słowacja nie powinna być trudnym przeciwnikiem. Sądzę, że Węgry dojdą też do sojuszu przed atakiem na mnie, więc węgierskie wojsko też będzie uderzać. Fajnie by było, jakbyśmy się wepchali trochę w tą Słowację. Ale będzie tutaj dużo scenariuszy i dużo roboty, panowie, przed nami. Niech prędkość sobie na razie poleci na fullu. Moje brygady przeciwczołgowe się robią. Świetnie, jak najlepszym porządku. Tutaj Finlandia anulowała z nami ofertę handlową. Dodajmy sobie kolejną brygadkę. I tutaj kolejny polityk chyba, który był przekupny. Bla, bla, bla. Rogue Politiker, czyli taki jakby leadership modifier minus 5. Nie. Tego muszę po prostu, go muszę zignorować. Bo leadershipu ja tutaj potrzebuję jak najwięcej. Zobaczmy tymczasem na projekty. Projekty idą powoli. Jeszcze niestety nie doszliśmy do piechoty. Do projektów piechoty, żeby to wybadać. Tutaj poszło 38 rok. Świetnie. To się wszystko wybada też najprawdopodobniej. Te wszystkie projekty na 38. To się wybada na 36. I oczywiście to sobie jeszcze dobadamy. Ziemia tutaj. Projekty ziemne, miałem powiedzieć. Projekty lądowe. Tutaj się dobadują, no to tak zabrzmiało trochę jakbym był, nie wiem, z Opola, z jakiejś wsi za Opolem. Badają się te projekty powoli, dosyć lądowe, więc będziemy musieli trochę poczekać. Anti-aircraft, właśnie o to chodziło.
Soviet Union, nie będziemy dostawać metalu za pieniądze, no trudno. Anti-Aircraft, gdzie ty jesteś? Wszystko 38 rok, świetnie. Industry, tutaj edukację, wszystko musimy dać sobie na porządny poziom. Heavy AA Guns, tego nie potrzebuję. Supply Production, o to może być dobre. Coal to Oil, Energy to Oil, nie. Energy Production plus 5, to by mi się przydało wszystko wyszukać, ale niestety nie chcę tutaj tracić mojego IC, bo będziemy musieli tutaj naprawdę wszystko robić z głową i mądrze, że mamy tego IC tylko 72, więc nie mamy też z czym szaleć. Świetnie, bo tutaj zobaczcie, ile mi się tych dywizji przeciwczołgowych wyrobi, bo to już 37 rok, panowie, więc pojadę sobie jeszcze do końca tutaj. Dobra, zrobiło mi się tutaj multum dywizji. No i te dywizje przeciwczołgowe już się będą kończyć. Sądzę, że około roku też zajmie mi wybudowanie tych brygad artylerii. Porozstawiam sobie was tutaj. Podejdź mi tam od razu. Ty mi podejdź tu. Tutaj sobie te przeciwczołgowe brygady porozstawiamy. Czyli tutaj źle kliknąłem. Tutaj jest gitara, tutaj jest gitara. I na razie jest jak najlepiej. Może być, no. Na razie jest pięknie. Jest jak najlepiej, bo na razie jest jak najlepiej. A czasami sam sobie słucham swoich materiałów, które nagrywam i sam się dziwię sobie, co ja mówię. Może to uruchomienie Frapsa tak na mnie wpływa, nie wiem. Dobra, nie skupiajmy się na głupotach. Podłączałem sobie pełno dywizji przeciwczołgowych, tutaj tych brygad. Czyli mam nadzieję, że jakąkolwiek, jeżeli projekty utrzymam czasowo, co rozumiem przez słowo czasowo, jeżeli projekty utrzymam w miarę takie nowoczesne, tych przeciwczołgowych, te przeciwczołgowe brygady wtedy będą bardzo skuteczne i mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać. Tutaj oczywiście lekkie czołgi teraz weszły do wyszukiwania. Chciałbym mieć chociaż na rok 38 je wyszukane, albo na przykład chociaż projekt czołgu średniego. To już uznam jako sukces, ja się teraz napiję. Uznam to jako sukces, jak będę miał już tutaj te czołgi wyszukane jako średnie, bo wtedy będę mógł zacząć coś powoli produkować tych czołgów. Nie sądzę, żeby udało mi się mieć czołgi średnie do wojny z Niemcami. Nawet na to nie liczę. Czy mogę tutaj brygadę inżynierów? Patrzcie, nie mogę. Dlaczego nie mogę tej brygady inżynierów? Zaraz się dowiemy. Industrial Production. Gdzie ty jesteś tutaj, mój Industrial Productionie? Spoko, dam cię na pierwsze miejsce, August 5. No dobra, wiecie co, mam nadzieję, ja sobie teraz zrobię pauzę. Mam nadzieję, że za dużo się nie pojąkałem, że was nie zanudził ten odcinek. To był odcinek głównie przygotowawczy do wojny z Niemcami. Mamy jeszcze 2 lata, ale mam nadzieję, że jakoś wam się w jakiś sposób podobało. W następnym odcinku już będzie na 100% lepiej, więc zapraszam serdecznie, się z wami żegnam i cześć, hejka.